Dobra pamięć. Technika z japońskiego nazywa się Shisakanko. Po angielsku możemy powiedzieć pointing and calling. Po polsku myślę, że fajną nazwą byłoby wskazuj i nazywaj bo tak naprawdę to chodzi o te właśnie dwie czynności. I ta metoda pozwala nam zwiększyć skupienie naszej uwagi. Skoncentrować się na czynności tu i teraz, bo uwaga, jednym z najważniejszych takich, jedno z najważniejszych takich przeszkód, żebyśmy coś zapamiętali, jest to, że my się nie potrafimy skupić na tu i teraz. Robimy czynności automatycznie. Są bardzo łatwe, więc nawet nie myślimy o nich w trakcie ich wykonywania. I o ile ma to sens, gdy oddychamy, to jednak warto czasem pamiętać, czy wyłączyliśmy żelazko, czy zakręciliśmy gaz, czy zamknęliśmy drzwi, czy wyłączyliśmy światło i tak dalej. Zwłaszcza gdy jedziemy w jakąś dłuższą podróż i nie chcemy, żeby tego typu myśli zaprzątały naszą głowę. Polega to na tym, że przykładamy sobie można powiedzieć, takie dwa palce do skroni i mówimy o tej czynności, którą chcemy sprawdzić. Potem wyciągamy te palce w stronę tej czynności i mówimy OK. Przykład. Chcemy zamknąć drzwi z naszego mieszkania. No to ja wychodząc tutaj z klatki, powiedzmy, ze swojego mieszkania, przepraszam, patrzę się właśnie na zamek, który właśnie zamknąłem, naciskam na swoją skroń dwoma palcami i mówię, czy drzwi zamknięte? Potem wysuwam te dwa palce przed siebie, robię taki znak, że mam prostą rękę i wskazuję tymi palcami na ten zamek, i mówię OK, i zamykam, opuszczam rękę. Na tej zasadzie, i to jest cała filozofia, bardzo prosta. Ulepszamy dzięki temu nasze skupienie, ponieważ wokalizujemy to po pierwsze, czyli używamy dźwięku, żeby trochę wesprzeć cały ten proces. Dzięki temu ona przestaje być taka automatyczna, taka łatwa, taka. Nie do zauważenia przez naszą świadomość. Musimy się trochę skupić, musimy trochę wytężyć tej uwagi, prawda? Trochę ją wyćwiczyć w tym, aby skupić się na tym, że coś powiedzieliśmy. No i druga rzecz, wskazujemy, czyli pokazujemy coś, nakierowujemy palcami na coś, więc wysilamy nasz wzrok, angażujemy wzrok i angażujemy naszą warstwę dźwiękową w tę czynność. Czyli nie jest już tak, że wychodzimy z mieszkania i gdzieś tam zamknęliśmy ten zamek i poszliśmy sobie gdzieś dalej, bo. Musimy w trakcie tej czynności wykonać jeszcze trochę bardziej skomplikowane rzeczy, prawda? Wydawałoby się, że to jest takie proste, ale trochę komplikuje tę czynność, przez co ona jest łatwiejsza do zapamiętania. I teraz uwaga. Są badania, które pokazały, że ta technika zredukowała błędy japońskich pracowników o 85%.